Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Łaki Matki. Wiecie co, ten film będzie taki bardzo krótki, dosyć krótki mam nadzieję, i instruktażowy, jeżeli chodzi o wczesną edukację. Wczesna edukacja, słuchajcie, to jest edukacja małego dziecka, nastawiona na rozwój prawej półkuli. To oczywiście w dużym stopniu jest jeszcze dosyć tabu, taki temat, o którym jakby cała edukacja klasyczna jakby nie chce słyszeć, ale to działa. Mogę powiedzieć, że to działa, wiele osób sprawdziło, że to działa i warto to robić. To bardzo rozwija u dziecka prawą półkulę, a to jest bardzo ważne, bo ta prawa półkula i w ogóle ten ogromny potencjał dziecka można jak najbardziej zachować, jeżeli będziemy bawić się z dzieckiem, ucząc się do 6 roku życia, czyli to jest ten kluczowy okres przedszkolny, przed szkołą, okay? Ale zwłaszcza do 3 roku życia, więc to jest to właśnie ta wczesna edukacja. I tak. Dobrze. I teraz jeżeli myślicie o tym, żeby zdecydujecie się na wczesną edukację, to radziłabym takie kroki poczynić. Pierwszy. Przede wszystkim poczytać sporo jednak. O tym, co to w ogóle dokładnie jest, jaka jest koncepcja. I to oznacza, że zapoznanie się z tak podstawowymi osobami, które tą edukację wczesną tworzyły, z pionierami po prostu, tak? I kogo tutaj mamy? Mamy Suzuki, to jest taki pan, który zajmował się wczesną edukacją muzyczną. Ja nie będę teraz dokładnie jakby mówić o tych osobach, tylko rzucę te nazwiska i wrzucę linki pod spodem. Będę kiedyś robić filmy oddzielne o tych osobach. Ale znajdziecie to też w internecie. Suzuki, metoda Suzuki, nauczania muzyki. Po drugie, Glenn Doman, globalne nauczanie, czytanie, matematyka i tak dalej. Więc Glenn Doman, ważna postać. Makoto Shichida, Japończyk, też wczesna edukacja, też czytanie, też fotograficzna pamięć, matma i tak dalej. Helen Doron, pani, która skupia się głównie na nauce języka angielskiego, też jest matematyka i muzyka, ale głównie ten język, czyli jak gdyby języki obce, i ona głównie o tym mówi. Jeszcze jest taki pan Laszlo Polgar, który wychował 3 córki i zrobił z nich szachistki. I to też jest na zasadzie wczesnej edukacji. On napisał o tym książkę, której po polsku nie ma, ale są filmy i jest jeden film tłumaczony na polski o tych córkach, tak? O tym, jak one się uczyły. Wczesna edukacja generalnie. Drugi punkt, słuchajcie, polskie strony. Są polskie strony, jest zdaje się 3 panów, którzy, Polaków, którzy uczą swoje dzieci małe i robią filmy. A oprócz tego, słuchajcie, jest grupa na Facebooku, przynajmniej jedna, ja do jednej należy, ale jest ich, wydaje mi się, więcej. Są blogi, ja załączę linki pod spodem, są moje filmy też, tak? Na YouTubie jest też kilka kanałów, wydaje mi się, kobiet, które o tym mówią. Jest wydawnictwo Wczesna Edukacja i ono też ma filmy na temat wczesnej edukacji, więc tych linków trochę jest, to wszystko bym nazwała wiedzą. Najpierw trzeba się po prostu zaopatrzyć w wiedzę. Ok, można to robić równocześnie, ale myślę, że wyjściowo to, i to jest najszybsze, internet po prostu i podcasty i filmy są najszybsze, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Drugi element to myślę, że wiedza w postaci książek docelowo, aczkolwiek powiem Wam, że ja nie kupiłam od początku książek i korzystałam głównie z... Znaczy Helen Doron miałam oczywiście jej gajdy, jej podręczniki i znałam jej przekaz, jej wiedzę. Natomiast no i chodziłam na jakby takie spotkania, gdzie po prostu poznawałam tą metodę wczesnej edukacji. Natomiast na przykład Glenna Domana, to o tym wszystkim dowiedziałam się z internetu, więc możecie na początek tych książek nie kupować, bo tak, przetłumaczonych na polski książek Domana są 2, nadal tylko, natomiast wszystkie inne są po angielsku, a nawet te 2 przetłumaczone mają błędy.
I Krzysztof Kwiecień na swoim kanale o tym mówi, o tych błędach. Także jak już przeczytacie tą książkę, to musicie się, najlepiej by było, odnieść jednak do tych błędów, żebyście potem nie popełniali błędów w uczeniu swoich dzieci. Okej, ale trochę tych linków w internecie jest i są też książki, Shichida tylko po angielsku, ale jak najbardziej można go już kupić, jest takie wydawnictwo Savant, w którym, nie, źle mówię, w wydawnictwie Savant jest Suzuki, też można kupić książki Suzuki, Suzukiego, jedna po polsku, druga w różnych językach, po polsku chyba nie, konkretnie do nauki już instrumentów. Natomiast Glenn Doman książki angielskie są dostępne w takim wydawnictwie w Polsce, które jego książki sprzedaje, a Shichida jest też dostępny w takim wydawnictwie w Polsce. Załączę linki, ok? Ale po angielsku tylko. Natomiast Laszlo Polga książka jest w ogóle niedostępna. Nie wiem, może na eBayu gdzieś będzie. Chyba nie było też wznowienia bardzo dawno. Ok, czyli wiedza. Po drugie, słuchajcie, postawcie sobie pytanie, co najpierw? W sensie, czy chcecie ruszyć ze wszystkim? A może po prostu, który aspekt najpierw zaczniecie robić? Co Wam odpowiada? Może jak, co Wy lubicie? Czy muzykę, czy matmę, czy czytanie? Chyba najważniejsze jednak jest czytanie globalne, bym powiedziała. Może i matma. Ale chociaż dla mnie najważniejsze były języki. Okej. I pomyślcie, że nawet jeżeli zaczniecie z jedną rzeczą, albo w ogóle tylko poprzestaniecie na jednej dziedzinie z wczesnej edukacji, to i tak rozwija mózg dosyć równomiernie, w tym sensie, że i tak inne rzeczy zaczynają szybciej działać. Ja na przykład na początku powiedziałam tylko języki i właśnie nawet nie globalne czytanie, tylko naukę czytania w językach. Pokazywałam słowa. I dziecko uczyło się muzyki, wcale nawet nie metodą Suzuki, ale uczyło się zabawowo z pewnym panem. I co? I to znaczy, że szybko się nauczyło czytać, pisać i jest niezły z matmy, okay? Więc jakby to podciąga również inne sprawności u dziecka. Więc co najpierw? Albo w ogóle co? Jaką dziedzinę wczesnej edukacji wybierzecie? A potem słuchajcie, kto, w sensie kto to będzie robić? Czyli czy logistykę trzeba sobie przemyśleć jakby waszą rodzinną. Jaką macie sytuację? Ile osób jest w domu dorosłych? Kto to może robić? Kto to będzie robił konsekwentnie, tak żeby to miało efekt, a nie żeby jakby przyzwyczaić do czegoś dziecko albo zainteresować, a potem to porzucić? No nie do końca, to jest raczej projekt długofalowy. Kto to może i chce robić w waszej rodzinie, tak? Czy na przykład podzielicie się? Dlatego warto do grupy facebookowej wejść. Tam dziewczyny mówią o tym, że na przykład tata robi na przykład języki, a mama globalne czytanie po polsku, albo odwrotnie, tak? Albo jedno robi matmę, drugie robi polski. Okay. Więc tak. A jeżeli, no właśnie, więc kto? A jeżeli na przykład jedna osoba, to jak? Jak to logistycznie ma wyglądać? I to jest tak, że ja, słuchajcie, mam to w grafiku wpisane jednak. Teraz już na to nie patrzę, bo już jak gdyby mam to wpojone, jakoś tam wpojone, ale to bardzo ułatwia, bo jednak to powinno następować kilka razy w ciągu dnia. To są krótkie rzeczy, po kilka minut, tak? Aczkolwiek jak już jest i matma, i czytanie, to może być i 10 minut, nie? Trzeba może przerwy robić, bo dziecko się znudzi, zwłaszcza jeżeli zaczniecie późno. Ja zaczęłam za późno. 3-latek to już jest taki ostatni dzwonek. Znaczy można i później, ale nawet całkiem po 7 roku życia, ale najłatwiej jest, jak dziecko jednak ma te 6 miesięcy. W każdym razie jak? Logistyka, sytuacja waszej rodziny, ustali właściwie najlepiej pory, kiedy to będzie. Czy to będzie rano po śniadaniu, czy to będzie na przykład, no my po jakoś tam po posiłkach, po obiedzie, czy wtedy, kiedy dziecko jeszcze dojada coś tam. Widziałam, że często tak rodzice robią. Dziecko jeszcze coś tam je, jakąś bułkę, czy pije, tak? A my wtedy mu pokazujemy te karty. I słuchajcie, jak to oznacza też w sensie, jaki macie układ rodzinny i jakie są te dzieci. Zwłaszcza jeżeli macie więcej niż jedno dziecko. To nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że u mnie na przykład często ja
no, ostatnio czasami tak jest, że dziewięciolatek nie uczestniczy w czytaniu. Centralnie mówię mu, żeby wyszedł, bo po prostu zaczyna się bawić z młodszym, rozprasza go i to w tym momencie nie ma sensu. A jakby nie musi być przy czytaniu globalnym, bo już umie czytać, tak? Więc biorę go tylko na przykład na te bity inteligencji. Więc jakby to trzeba jakoś wymyślić. Skąd brać pomysły? Do początku wracamy, czyli jak gdyby wiedza, a wiedza to oznacza internet jest źródłem wiedzy, różne filmy tych osób, które powiedziałam, polskie linki, no i książki. A powiem, że filmów, filmików takich krótkich, vlogów jest coraz więcej, więc jest się czym inspirować i naprawdę warto, więc zachęcam. Pozdrawiam, Joanna.